Pandemia sprawiła, że ceny kamerek internetowych poszły strasznie w górę. Przeglądając teraz internet w poszukiwaniu kamerki internetowej, możemy natrafić na 100 z tanich bubli, które nie mają zbyt wiele do zaoferowania. Postanowiłem w tym krótkim materiale pokazać Wam, jakiej kamerki wcześniej używałem, natomiast dzisiaj przyszła do mnie kamerka od Avermedia, którą porównam sobie z moją starą Logitech C310, także zapraszam. No dobra, zacznijmy od mojej poprzedniej kamerki Logitech C310. Na pierwszy rzut oka kamerka nie sprawia dobrego wrażenia, jeśli chodzi o jakość samych materiałów, czyli plastiku. Mamy tutaj standardową regulację dla kamerki internetowej. Cała stopka jest wyścielona w dwóch miejscach gumowym materiałem, który zapewnia lepszą przyczepność. Mamy oczywiście długi kabel standardowy USB do kamerki z rzepem, dzięki czemu możemy kabelek skrócić. Tak jak wcześniej wspomniałem, dzisiaj doszła do mnie nowa kamerka od Avermedia, więc zrobię tylko krótki unboxing, żebyście zobaczyli, co jest w pudełku. W pudełku oczywiście mamy kamerkę. Na pierwszy rzut oka jest ona bardzo dobrze zapakowana, więc zobaczmy sobie, co jeszcze jest w środku. I uwaga, niespodzianka, w środku nie ma nic oprócz instrukcji i kamerki. Sama kamerka przychodzi do nas w bardzo fajnym pudełeczku, jest ona dość dobrze zapakowana, więc nic się nie stanie podczas transportu. No i z instrukcją można zrobić to, co ja zawsze robię, czyli po prostu ją wyrzucić. Co do samej kamerki, jeśli chcecie znać moje pierwsze wrażenie, to po wzięciu ją do ręki jest ona dość solidnie wykonana i ciężka. Sama podstawka ma dużo większą regulację niż wspomniany wcześniej Logitech C310. Podstawka jest wyścielona gumową powierzchnią, więc jak najbardziej na plus. Co więcej, samą kamerkę możemy zamocować na standardowym statywie. Jak sami możecie zauważyć, kamerka ma również większą regulację od Logitecha, więc możemy ją wykręcać do tyłu, na boki. Możemy też ją pochylać do przodu i odchylać do tyłu. Jak zapewne również zauważyliście, kamerka ma osłonkę, co jest bardzo fajnym dodatkiem. Takie osłonki można sobie dokupić do kamerki, jednak nie wyglądają one zbyt estetycznie. Można też użyć taśmy czarnej izolującej, co niestety też nie wygląda zbyt dobrze, więc taka zasłonka jest jak najbardziej na plus. Sam kabel od Avermedia, kabel USB, jest dość solidny, ma on grubszy oplot niż Logitech i wydaje się być w sumie solidniejszy, no ale jest to standardowy kabel, więc nie ma tutaj żadnego szału i długość jest w zupełności wystarczająca. Sama kamerka jest dużo większa, jak możecie zauważyć, i tak jak wcześniej wspomniałem, zdecydowanie solidniejsza. Obydwie kamerki mają też diody, że działają. W przypadku Logitecha jest ona zielona, a Avermedia jest zdecydowanie skromniejsza diodka i świeci na niebiesko. No dobrze, ale zobaczmy, co najważniejsze, czyli jak te kamerki nagrywają, jaki mają obraz. Po lewej, jak widzicie, jest Logitech C310, a po prawej Avermedia 313. I jak widać na pierwszy rzut oka, Avermedia ma dużo szerszy zakres obrazu, przez to, że ma większą rozdzielczość 1080p i lepszy zakres kolorów. Warto dodać, że do tego testu nie użyłem żadnych filtrów, więc macie czysty obraz z obydwu kamerek. Jeśli chodzi o Logitecha, maksymalna rozdzielczość to jest 720p, więc widać, że ten obraz jest, no, zakres jest zdecydowanie mniejszy i kolorki są zdecydowanie gorsze. Tutaj jeszcze dodam, że w Avermedia w prawym dolnym rogu widać taką czarną plamkę. Nie jest to nic niepokojącego, to tylko Logitech nachodzący trochę na obiektach Avermedia, bo chciałem, żeby ten obraz był mniej więcej taki sam. To tyle tak naprawdę. Dajcie znać, co sądzicie o tych kamerkach, czy to jest dobry zakup, czy nie. Jeśli Wam się podobał taki krótki materiał, to łapka w górę i do następnego. Hej!